Cześć i czołgiem, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szelma, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Risen. Ostatnim razem, jak pewnie pamiętacie, że zawędrował do tej malutkiej, malowniczej zatoczki w poszukiwaniu różnych skarbów, które to też znalazłem. Także wyszedłem za daleko w wodę, żeby wam pokazać, co się dzieje z takimi jegomościami, którzy chcą dalej popływać. Wyłoniło się wielkie zębiaste coś, podobnego do czerwia. Nazwijmy to czerwem wodnym. I mnie wypluło na brzeg. No cóż, wolałbym tego uniknąć. Także teraz zajmijmy się rzeczą inną. Tutaj nie tak dawno zatłukłem czerwia. A się zadziwiłem, że było to takie łatwe, bo ustrzyłem go z kuszy. No i dalej przymierzam te można powiedzieć nie pustkowie, a brzeg rzeki w poszukiwaniu no czegoś, co by mnie zainteresowało, może jakieś cóż, jakby to powiedzieć, jakieś skarby. Przydałby się też nam pierścień wasalny. Ja mam tych pierścieni wasalnych. Pierścień wasalny, sztuk 4. Czyli potrzebuję jeszcze co najmniej dwóch. Dobra, ale skoro utłukłem jednego czerwia, to czemu by nie utłuc drugiego? Tak, trochę go tutaj. No chodź, cholera. A ty dziadu. Niełatwo. Gin. Zaczą. Szczerze, ja wypadają bardzo ładne rzeczy. Jak sami żeście widzieli. Sporo zdobyczy na handel. Ło! Kurczak mnie wystraszył. Niemożliwe. Niech mi ktoś powie, gdzie to są dzieci logika, że mnie jakaś przerośnięta kura wystraszyła. Kiedy ja mam się tutaj tuć z czerwami. Dobra. Następna dostała do KFC. Kurde, powinien mi zapytać. O, rzecz mordę, jeszcze jeden. A tu mnie zacznie. Człowiek, jesteś niepotrzebny, ci go nie utłukę. Dziękuję bardzo. Ale plantacja zioła! Jeden hippie by się ucieszył. Słyszałem jakieś bliski. A tu jest bliski. Chodź, przytulimy cię. Tam byłeś, mam nadzieję, że tam. O, sam. Jakby nie był sam, już by mnie chcieli dopaść. Dobra, tutaj mamy ile? 3 czerwie naraz. Także trzeba by się wzmocnić. Wzmocnijmy się w sklepie. Kiepskie to wzmocnienie, ale zawsze coś. Tam widziałem czwartego czerwa. Czy to tylko trawa majaczy? Mam nadzieję, że to trawa. Dobra. Miesięczny obiad, żem zjadł. Wyciągamy kuszem. Gdzieś na pozycji snajperskiej. Się ustawiamy. I strzelamy. W sensie tylko jeden podszedł. Teraz dziada trzeba wejść inteligentnie. O,
dobra. Jeśli pozostałe dwa zostały. Jeden jest tam. Kurczę. Może Maulit zaklęci światełko. Tak, magiczne światełko na pewno mi się przyda. Zaczyna się robić coraz ciemniej. No a teraz Mr. Czerw. Czarny wilk. On jest ten czarny. Mam nadzieję, że wilczek nie przyjdzie mu z pomocą. Okej, dobra, jesteśmy po odpowiedniej stronie. Jadę. I tak atakować od frontu w dodatku. O, serp morski znalazłem. Tam był czarny wilk. Dobrze widziałem. Tak, pewnie za oknem jeszcze mi napierdziła i głośniej tą piłą, czy tą, czym tam. To się nazywa cios. Dobra, to mamy wilka, mam nawet zioło oraz jagódkę. Dobra. Ciągnijmy łebem. Naciągnijmy cięciwem. Czerwo, będziesz mój. Bełty. Teraz tylko dziada wchodzi w ogóle ściągnąć. O, właśnie w taki akcent. I dziękuję. Bardzo fajnie mi się z panem pracowało. Bardzo fajnie mi się pana zabijało. No i zobaczmy. Czy wodospad coś kryje? Owszem. Ścianę. Wielką ścianę i skał. A gdzie lecznik mamy? Na pewno się przyda. Bełcik. Pewnie ten nie trafamy. Mamy batachy wilczków. Tu nie pasuje. Dobra. Tutaj będzie trzeba zamienić ten, tak, i świt, tak, tak, teraz mogę się tłuc. O, cholernie. Ach! Cholera, cholerne szukanie klawiszy. Ach! I od początku. Jasne, że od początku. No bo i czemu nie? Wiecie co? Wrócę, jak już dojdę do... Pokonam wszystkie czerwie i dojdę do... wilków. Dobra, kochani, już jestem. Wiecie co? Zrobiłem coś zgoła odmiennego. Żeby was nie zanudzać tym całym... upadaniem i znowu ożywianiem się gdzieś tak dalej na plaży. No bo niestety kilka razy zdążyło mi się paść. To po prostu wytłukłem wszystko, no i będziemy iść dalej. Zobaczycie moją wędrówkę. O, która swoją drogą, ciekawe gdzie mnie zawiedzie. Zawiedzie. Znaczy się. Dobra, mamy autozapis. To tak, czerwie pokonane. Wilki pokonane, sępy pokonane, trochę expo wleciało. Dokładnie ile? Punkty życia, siła, zręczność, bla bla bla. To są tutaj staty moje. Tutaj.
No, trochę mi jeszcze brakuje do następnego levela. Trzeba się potłuc. Ja się zastanawiam teraz, skoro z czerwiami szło mi tak dobrze, to czy by czasem nie wyskoczyć na gula? Jak pamiętacie, gula się strasznie strachałem. Możliwe teraz, że nawet niepotrzebnie. Gdzie jestem w ogóle? Do regionu? Nie, nie mam. Gdzieś tam jestem. Gdzie ciężko określić. Razem z pochodnią, która nie jest najlepszym źródłem światła, jak pewnie się domyślacie. Idę. A właśnie, jestem pod tą twierdzą. Gdzie ostatniego kościelnego lorda utłukłem. Zasnął, to była walka. I chyba stąd zwiałem, bo natrafiłem na gula. Chyba, że się mylę. Zresztą zaraz zobaczymy. Ognisko. Nie mam ziemniaka. No nic. Smażone śledź niekoniecznie, łódko niekoniecznie, smażone mięcho na pewno. Daje mi 15 punktów życia, warto zatem zainwestować. To. Aha, dobra, tutaj krata nie do przebycia. Kaj był ten gul, czy ktoś pamięta? Czy ktoś mi podpowie? No, może inaczej. Walnijmy się na wyrom. Poszukamy hama o wschodzie słońca. W międzyczasie raczej nic mnie nie napadnie. Piękny wschód. Słonica. Piękny, mam nadzieję, że nie ostatni. Tutaj nie. Szczyt strażnicy. Pięknie wygląda ta wyspa, szkoda, że jest taka zdradliwa. Zbyt skomplikowany zamek. Muszę się nauczyć jeszcze lockpicków. Dobra, czyli skoro nie strażnicy, to było w głównej twierdzy. I tam się właśnie udamy. Tutaj już wszystko wyczyszczone. Do ostatniej kosteczki, rzekłbym. Tylko jeszcze sobie czerwia machniemy. Tak na śniadanko. A jest tu takowy. Nawet w ilości dwóch. Pluć różnymi kwasami innymi takimi. No weź, że się zatrzymał, kurza, twoja twarz. Dziękuję. Włócznik jeszcze do tego. Okej, tutaj czerwo chyba pewne zdrowie idzie na mnie. Tak. On jest bardzo zły, że mu przerwałem złapanie się. Trudno. Pan teraz pójdzie do mnie. Co tu mamy? Tu jest jakaś jaskinia. Zapiszmy sobie. Nie chcę wracać gdzieś tam, gdzie mi nie było. I mamy gula. Mamy gula. Mam nadzieję, że jest tylko... Mamy dwa gula. Nie wiem, to po tej rzeczy, ale spróbować mogę. O kurde, to jest całe siedlisko tych guli.
kurbany, trochę mocniejszy od takiego przeciętnego. No właśnie, o to chodziło. Dlatego nie chciałem iść na górę. Aj! Dobra. To była mała pomyłka. 4 góle na raz to jest stanowczo za dużo. Tak, wczytaj mi z autozapisu tak zwanego, którego sam zrobiłem. Dobra. Czyli tam dalej nie idziemy. Przyjdziemy tu później. Kolejna zbroja i te tematy. Lecznicze też wezmę. Jeden gul jest tam w twierdzy. I tego gula weźmiemy sobie. Ubijemy. Ściągniemy potem z niego wszystko, co się da. Prawdopodobnie będą tylko szpony. Ale i tak wartościowe, także da się na tym zarobić. Dobra. Mr. Gul. Niekoniecznie z Tokio. Tutaj się wchodziło? Raczej to nie to, bo to gdzieś na górę. Zobaczmy sobie. Prawdopodobnie w tamtej przedniej części było. Tudzież jest. Oho, bardzo stromy ten chodnik. Jakieś barierki powinni dać, czy co? No, dobra, tutaj urwana ściana. Kurde, fajnie by było odbudować taką twierdzę. Tu już wie, co można było przy tej odbudowie znaleźć. Co my tu mamy? I'll have to pick this or find the key. Tutaj jest coś potrzebne, kluczyk konkretnie jakiś, którego nie mam póki co, kuferek cię już pewnie splądrowała, ale sprawdzę na wszelki wypadek. Tak, owszem. Dobra, jest kuferek. Tak, i tutaj jest zejście. Dobra, także zapisujemy jeszcze raz. Brodaty w dłoń. Idzie do na dół. Dobra, tutaj była walka ze szkieletami. Spoko. Jest interesant. Najpierw go weźmy, postrzelmy. Dwa razy pod rząd. Dobra. Zróbmy to inaczej. Autozapis. Zrobimy to inaczej. Od razu weźmiemy i postaramy się go utuć na Jana. Aż mi się tekstury zmyły. No, dobra. Próba numer 2. Zobaczmy, co z niej wyjdzie. Tak jak cegula. Jest, nie popluł się. Aha, i mamy szponki. Kufr ze skarbem. Okej. Better start again. That didn't do it. Okej, nie tak. It broke. Okej.
Kurde, znowu to samo. Ach, udało się. Co my tu mamy? Złota moneta. Przywołanie szkieletu, skóra wilka oraz ząb. 250 złotych monet. Bardzo mnie to uraduje. Dobra, i sobie łyknijmy. Żeby nie łykać za dużo. O, zwiększyłem sobie maksymalną ilość życia. Bardzo fajnie. No to jednak będziemy trochę więcej łykać. Tak, pojemy sobie trochę zieleniny. Zielenina bardzo zdrowa, o dziwo. Przywraca aż 20 punktów życia. Jeśli mi się nic nie pomyliło. Przynajmniej ta. Dobra, no i teraz, skoro gul pokonany, to został właśnie szkielet. O ty dziadu. Chodź tu do mnie. Tak, chodź w przejście. Was jest dwóch. Okej. Jeden potłuczony. Kurde, nic nie widzę w ciemności. Bez kitu. Okej, jeden szkielet ubity. Czas na drugi. Panie! Ale tak to nieładnie gości traktować. No chodź, podejdź. Pozwolę ci. No podejdź tutaj, mietnicowy. Dziękuję. Facet z nagą mietnicą. Solidną gałąź mamy. To są jakieś drzwi, nieistotne. Tam jest komnata. Zapiszmy sobie na wypadek jakiś pułapek. W razie bym nie musiał przechodzić znowu przez epopeję z gólem. Co my tu mamy? O! Słana mikstura leczenia, fiolka, wino oraz pochodnia. Tak, biorę wszystko. Przepis. Przepis na co? Ciekawe. Kuferek. That wasn't it. Okej. Czyli to będzie tak. Co my tu mamy? Złota moneta w sztuk 57. Maczuga, strzał, bełt. To znaczy strzała. Bełt mi się przyda. Stworzenie iluzji. To bardzo fajny czar to stworzenie iluzji. Bardzo fajnie jest pokazany. Idealny do odwracania uwagi. Zielono mi. Jest wyjście. Wyjście, szkielety, sierpy, jagódki, autozapis. Okej. Nie, nie, nie tak daleko. Proszę bardzo. Okej, okay, tam mam Shoei Druidę, tam mam Amforę. Ja znam to miejsce. Pamiętacie tą piękną zatoczkę? Roślina lecznicza też się przyda na pewno. Tutaj coś pominęłem. Na tym występie skalnym. Raczej nie, dobra. Może coś jest zakopane. Proszę, niech będzie. Jednak moje prośby na nic się zdały. Okej. Okay. Może sobie łukniemy. Tak dwie. A co mi tam? Jeszcze wrzucimy tutaj. Pasek. Paseczek pasunią. Okej. Okay. Muszę jeszcze nauczyć akrobatyki. Takie zjazdy nie będą mi wcale straszne. Dobra, co my tu mamy? Ścieżynka. Shoei Druid, oczywiście.
No a teraz... co tam? Lony, przepraszam. Glony i tyle. Ta, Szelmo, gdzie ty idziesz? Przecież już tam byłeś. No byłem, ale nie wziąłem ostatnią łuka. Tu coś jeszcze. Kotwica. Myślałem, że to miecz. Ech, kurczę, normalnie. Szkoda. I małżo weźmiemy. Dobra. Idziemy z tej zdradliwej wody. No i w porządku. Co prawda nie znalazłem pierścienia wasalnego, ale zatłukłem gula. Jak sami widzieliście, była to dosyć ciężka walka. No i cóż mogę powiedzieć więcej. Dobrze. Kurczę, wiedziałem, że o tym zapomniałem. Miałem sprawdzić na necie jakąś solucję do Rizena, gdzie może być, gdzie mogą być pozostałe dwa pierścienie wasalne. I co z tym dalej fantem robić. Znaczy tam pewnie by mi powiedzieli. Mięta. Jak coś ma nazwę, to biorę. Jak się nie przyda, to sprzedam. Okej. Jesteśmy na tyłach twierdzy. Dobrze nam znanej. Może tam w tej jaskini na bagnę zatłuczemy tego gula. Też go weźmiemy na Jana. Czy też jak to woli na Roya. Niektórych z was może dziwić pewien dźwięk, takie piszczenie. Nie przewidziało się wam, on istnieje i to jest dźwięk mojego termometru, który wskazuje, że karta graficzna osiągnęła temperaturę powyżej 40 stopni Celsjusza. A właściwie radiator na tej karcie. I to jest to małe ostrzeżenie. Ja mógłbym wyciągnąć termometr tam z okolic radiatora, że mi już to nie piszczało, aczkolwiek termometr też reguluje mi obroty chłodzenia aktywnego tych wiatraczków, także no niestety musi zostać. Tak na wszelki wypadek, jakby się miało coś rozgotować. Dobra, tutaj mamy wędrówkę. Kurczę, normalnie chciałbym już mieć tą umiejętność poszukiwania. A to chyba bym... A mówię o tym po raz kolejny, będę musiał się udać do monastyru. W końcu się udam. Ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. No wiem, że gorąco na dworze spiekota, 27 bodajże stopni. A nagrywam to prawie o 19. W piątek, dnia poprzedniego, zanim zobaczycie materiał. No i cóż. Jakoś trzeba sobie radzić. Dobra, niemniej jednak dojdźmy do bagna. Może tu coś się stanie ciekawego i miłego. O właśnie, sprzedam moje trofea. Zrobię trochę szmalcu. I stanę przed swoim kolejnym wyzwaniem. Tak, pohandlujmy, proszę. Dobra, broń. Maczety będę chciał ci opylić, także tutaj te dwa miecze, nóż myśliwski, sierp, kijaszki, bierz śmiało.
Młot... nie, młota nie chcę. Krótkiego łuku też nie. Tak samo strzał. Niepotrzebny mi do szczęścia. Zbroi, mała tarcza. A wypad, nie chcę jej tutaj. Pierścionki wszelakie zostaną. I teraz tak. Tutaj dużej mikstury many nie potrzebuję. Tą sobie zostawię. To zostaje. Punkty życia plus 5. Ląduje u ciebie wszystko. Tak samo grzybek. Korzeń many wypad. Roślina many również wypad. Grzybek tym bardziej. Jagódki papa. Ogrzy korzeń zostaje tutaj. To zostaje, zostaje. Mięta. Wypad. Zioło zostaje. Ta, surowy drób. Niech idzie do KFC. Surowy śledź. W piecyku. A zostawię sobie ze dwa śledziki. Tak. Chleb zostaje, kiełba zostanie, jajko na pewno zostanie, zaraz je zjem. Jabłuszko, nie, jabłuszka nie chcę. Rzepa zostanie, ona jest do czegoś potrzebna, rum i grog niech zostaną, piwo. Piw sobie zostawię 5. Tak, wino zostaje, woreczek z przyprawami zostaje, cebula zostaje, magia, nie, magii nie sprzedaje. Tutaj, co ja tutaj mogę ci odsprzedać? Czubek miecza zostanie, małż też, nóż, niech zostanie, piła. A dobra, też nie, tutaj wszystkie narzędzia zostaną, torba z narzędziami zostaje, sakwa. Zobaczymy zaraz, co w niej jest, omułek. Niech zostanie, tutaj mam ruda żelaza, ruda złota, obsydian, diament, rubin. Tutaj te szlachetne zostają, skóry dzika poszły, skóry wilka też, szpon czerwia sprzedajemy. Szpon pazurki od gula też sprzedajemy, ząbek. Również pył ze skrzydeł, oczywiście. Skrupa łodzika sprzedam, bo i czemu nie. Kości również sprzedaję. Złoty świecznik popam. Talerz złoty na razie. Złoty kielich na razie. Srebrny kielich na razie. Razy dwa. Tutaj klucze zostają, dokumenty. Niech sobie zostaną. Co my tu mamy? Dalej. Łuk kusownika. Obrażenia kuty 20. A moja kusza ile? 50. No, sorry. Obuchowy 18. Tu jest 28. No dobra, czyli zostanie tak jak jest. Prawie 1000 zarobię. Dziękuję ci bardzo. Zakończmy. Naszą zabawę tutaj i zobaczmy, czy czegoś Oskar nie ma fajniejszego, jakiejś broni przezacnej. Oskar, masz coś? What have you got to trade? Handel, handel, panie. Coś powyżej 48. 10, 20, 25, 36. Kosturkata 46. Nie. Nie, 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 nie. 18, nie. Cięte 50. 42, ale muszę mieć 50 siły. 30, dobra. Niech to zostanie u ciebie. Ty masz miksturki. Ja bardzo chętnie te miksturki wszystkie. Tym bardziej, że nie są aż takie drogie. Kapelusz wróżki też wezmę.
Co ja ci tu jeszcze sprzedam, a nie powinienem? Przepis? Nie, przepis niech zostanie. Narzędzia. Szczypce złotnika. Wezmę. Młotek złotnika mam. Młot kowalski jeden wyciepię. Skręt z ziołem biorę, bo daje punkt doświadczenia. Pierścień walki topora nie chcę. Kusza zwykła, no dobra. Bełty, tak. Sobie uzupełnię bełty. No i w sumie to, co żem zarobił, to wydaję. Dokonajmy wymiany. 1200 sztuki złota, dziękuję. No dobrze, bardzo dobrze. Tak, tak, tak. Co tu mamy? Przepis na danie z patelni. Grzyb, surowy mięso, woreczek z przyprawami, ziemniak. Do wszystkiego potrzebny jest ziemniak. Mikstura stale zwiększająca siłę. Czyli muszę się poduczyć teraz alchemii o dwa poziomy. Gdy mam tych ogrzych korzeni. Fiolka. Korona bohatera, ogrzyk korzeń, wino. Ogrzyk korzeni, ja mam 7, tak. O, się narobi tego. Jajko. Chciałem sobie zjeść. Koniec. Zjedzmy sobie jajko. Tak, zawsze te 5 punktów doświadczenia. I think that's cooked. Ziółko. O, jak dobrze. It smells good. My feet are killing me. I think I'm giving myself something, but they hurt anyway. Skoro cię bolą, to je sobie urąb. Dobra, moi drodzy. Teraz w stronę jaskini. Jaskini, gdzie czeka na mnie kolejne wyzwanie w postaci gula. Tutaj widzę wszystko po staremu. Wszyscy kopią, wydobywają. A tam widać mój cel. A tutaj jest czerw nawet, ale go zostawmy. Zostawmy czerwia. Nas obchodzi gul. Bardzo nas obchodzi gul. Dobra. Jesteśmy przed wejściem. Gul jest gdzieś na końcu tego korytarza. Ale walkę z nim zobaczymy dopiero w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie lajka. Nie zapomnijcie proszę także o komentarzu. Życzę wam miłego dnia i na razie.